Hej, siema wszystkim, tu Kamrus. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hearthstone, Black Rock Mountain. I do trzeciego bossa, z którym się troszkę pomęczyliśmy w poprzednim odcinku, postanowiłem na szybko, nie zajęło mi to dłużej niż minutę, postanowiłem zrobić szybko deck. Składa się on z różnego rodzaju speli, które pozwolą nam utrzymać stół, parę stworów, wiadomo, do wymian, trochę late game'u, coś co zwiększy obrażenia ze speli, wszystko pięknie. Głównym kluczem tego deku jest to, dokładnie ta karta, ten minion, który zmniejsza koszty speli o 1. Dlaczego? Już wam tłumaczę, bo przeciwnik daje nam bardzo dużo buffów dla siebie, debuffów dla nas w postaci kart, które trzymamy w łapie. Jeżeli te karty trzymamy w łapie, przeciwnik się cieszy. Pozbyć się tych kart możemy prosto, marnując jedną manę na każdą kartę. Dzięki tej karcie, którą właśnie pokazuję wam, te debuffy, buffy są za darmo, więc pozbyć się ich możemy bez najmniejszego problemu. I taka jest moim zdaniem, przynajmniej na normalu, nie wiem jak wygląda heroik. Taka jest moim zdaniem największa kontra. Drugą kontrą mógłby być Cho, ale z drugiej strony byśmy nie mogli używać wtedy speli do removalu na polu gry, więc z Cho się wstrzymam. Pewnie będę musiał zrobić na heroiku inny deck, wliczając w Cho, żeby te karty przeszkodziły przeciwnikowi. Ale zobaczymy. Na ten moment za dużo kombinowania. Chcę po prostu przejść tą normalną grę i dopaść challenger. Challenger mnie strasznie interesują i ostatni boss. Roar. A więc tak, myślę, że wypieprzymy to i to. A sobie portal zostaje, jestem zbyt ciekawski. Celuję dokładnie w tą panią. Przydałbyś jeszcze sekret w takim razie. Bo to nie z, bardzo nam, że tak powiem, ustawia grę. To jest pytanie, czy Claw. W sumie łatwo będzie zabić sorcerkę w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie wystarczająca kontra. Na początku mojej tury to działa, więc to jednak... Jednak, że tak powiem. Dara, pozbyliśmy się tego. Coin. Miejmy nadzieję, że nam się jej nie pozbędzie. Jest duża szansa, że to zrobi. Tak, to działa na początku tury, więc to troszkę boli pod tym względem. Mimo tego pozbędziemy się. Strzelimy tak. I myślę, że rzucimy Snowchagera, czy po prostu... Myślę, że Chagger będzie lepszą opcją, nawet jeżeli pod wymianę, bo wymiana będzie nas kosztować tylko... Okej, ta karta jest dość niesprawiedliwa, kiedy przeciwnik kastuje spell, +2/+2. W takim wypadku pozostaje nam tylko jedno. Oczywiście się pozbyć tego. No i nic nie możemy więcej zrobić, nas dormu. Oczywiście... Wybaczcie to, ale już raz przez nas dormu przegrałem. Ja wiem, jak gra tą kartą by się zakończyła. Dobrze wiemy, jak gra tą kartą by się zakończyła. Ja nie chcę widzieć tej karty w tym dodatku. Jeszcze raz. Jane versus Crow. O mój Boże. Romagus! Okej. Sorcerki się cieszę. Przydałoby się coś innego, spele, o, Manawyrm, bardzo interesujące. Przydałoby się jakiś, w sumie nie ogarnąłem, jak bardzo ten typek zatrzymany 2x4 jest przegięty, przecież to są spele. Z każdym użyciem będziemy mieli bonusy, o mój Boże. O mój Boże, jaki to jest, taki ten deck jest przegięty, ja nawet nie zrobię. Wow. Nawet nie zdałem sobie sprawy, jak dobry jest ten deck. To jest chore, jak dobry jest ten deck. Zrobimy coś takiego. Z racji tego, iż zostanie nam na polu gry. Swipe.
Nie rozumiem. Nie rozumiem, o co chodzi. Ale okej. W sumie użyję Mirror Image. Nie widzę powodów, żeby tego nie zrobić. Mam nadzieję cichą, że on nie ma aoe. Jest taka cicha nadzieja. Dobra, on ma, z tego co wiem, widzieliśmy wcześniej, możliwość... fajne. Możliwość atakowania za pomocą Claw, może innych speli. Nie obchodzi mnie to. Zamrozić go jest bardzo dobrą opcją. Wow, ten deck jest naprawdę dobry przeciwko niemu. Dlatego jest właśnie bardzo dobry. Powstrzymujemy jakiekolwiek agro. Wow, ten deck jest lepszy niż myślałem. A więc tak, wyrzucimy teraz ją. Unstable Portal jest darmowy. Mirror Entity. Puścimy to. Hop. 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 Nie wiem, czego stać na AOE, ale w sumie, co mnie to obchodzi. W sumie zamiast tego, to jest dobra opcja. Ej, to jest za darmo, więc w sumie wyrzućmy wszystko. Zaraszujemy go w ten sposób. Jakby użył jakiegoś AOE. Dokładnie. W sumie ta tarcza by się bardziej przydała na niej w tej przypadku, ale nic nie poradzę. Grunt, żeby mieć jedną. Patrz, jedną babkę. Hop. Czy my zabijajmy go? Raczej tak. Hop, hop, hop. Jeszcze jedna tura. Dobra. Rozegramy to w ten sposób. Bite. Zamrożony. Ale zawsze armor. Wiadomo, zawsze armor. Ciekawe, czy Mirror Entity skopują ulepszoną. Skopiowało ulepszoną. Okej. Okay. Już wiemy, jak to działa. To jest wredna karta. Hop. Easy. Z tym deckiem było strasznie łatwo. Wiemy, że nie ma AOE. Czy może ma, ale mu nie podeszło. Hungry Dragon, o mój Boże. Nawet nie zdajecie sobie sprawę, jak ta karta jest dobra. Nawet nie zdajcie sobie sprawy, jak ta karta jest dobra. I ja to wam pokażę. Pokażę wam to. Ale nie powiem gdzie. Ale uświadomicie sobie, jak ta karta jest dobra. Wpadłem na ten pomysł, co mogę z nią zrobić właśnie teraz. Chce mi się płakać. Chce mi się płakać. Bo uświadomiłem sobie, jak ja jestem genialny i dobry w tą grę. Zobaczycie po BRM-ie. To będzie dobre. Serio. To będzie dobre. O mój Boże. Ale jestem genialny. Dobra! Mortal, I'm not fully dead. I will send help so you can defeat Nefarium. Okej. To jest niezły plot twist. Kuzyka przerwa. Eren Jesus! Jazda. O mój Boże! Aaaa! Ciekawi mnie, to jest... Myślałem, że to będzie finałowy boss, moi drodzy. A to nie jest finałowy boss. Anduin versus Nefarian! I jak on nam pomoże? Welcome. My personal sanctum hero. No dobra. Shall bring victory. Hop. True forma Nefariena. Nefariusa, co ja gadam. Lord Victor. Patrzcie, ten smok nazywa się Victor. Pamiętacie tego smoka nietykalnego? On ma na imię Victor. To jest jego syn! O mój Boże! O mój Boże! Jak mi pomożesz? Behold the true power of Nefarian. Okay. Evening that armor dragon scales. Czemu on ma 10 many?
might serves me now. Czemu on ma 10 many? Jak ja mam wygrać? Ja nie chcę wiedzieć, jak to wygląda. Dobra, Ragnaros, nie wiem, kuźwa, chodź tu do mnie, mordo. No, no, I will destroy you. I like it. Cliff mi się nie przyda. Okej, to może być naprawdę ciekawe. Dzięki, Ragi. Ciekawe, jakie karty będzie nam dawać ten Ragnaros. W takim przypadku, taunt co turę? Podoba mi się! To jest cheatowanie? Spójrz na siebie! Pytanie, jakie on karty dostanie. Roar! Cliff. Na to co sobie możesz. Cztery na 5 Wind Fury. Wygląda interesująco, ale zginie. Dobra. Niech będzie ten sposób. Te miny są fajne, a z czasem będziemy mieli coraz większe value. Gdyż my będziemy mieli więcej many i będziemy mogli już zagrywać swoje karty. On może zagrywać cały czas swoje. Więc na początku najgorszy jest początek. Okej, okay, nie zaatakował nam Asha, że tak powiem. To jest bardzo spoko dla nas. O, deal 6. To jest bardzo interesujące. Dobrze, że nie użyła wtedy takich kart. O, pytanie, co chcę zrobić. Hop. I hop. Rozegramy to tak. Kiedy zaczniesz używać moich speli? To jest pytanie. No 6 na 6, easy, możemy się tak wymienić. Mamy mało życia. A, dziękuję! Z chęcią przyjmę. Wind Fury. Może być. Ile mam many? Hop. Co dostaniemy? Fajnie. W ten sposób. Będziemy mogli sobie go w sumie sfacelessować. Ej, RNG zas kontra RNG... RNG Dragon. Nie, RN Dragon. Ale dostaj chujowe spele. Czy nie, w sumie nie jest taki zły. Czemu ja tego użyłem teraz? Mniejsza. Rzuciłbym czo! Ale z drugiej strony nie będę mógł używać... Daj, insekt. Ale z drugiej strony dostanę fajne karty. Dobra. Niech będzie. Niech trzeba weźmie udział w tej walce. Mi to pasi. Mogę to zakłać na potem, to kosztuje 0 many. Boże, uwielbiam tego bossa. Boję się, co będzie na normalu. Shadow Madness, raczej mi się nie przyda. Co? Ale czemu? Czemu? Ja rozumiem, moi drodzy, ja wszystko rozumiem. On po prostu chce mieć przyjaciela, dlatego wziął mojego Cho. O mój Boże. Teraz to ma wszystko, wszystko ma sens. On po prostu chciał przyjaciół.
On po prostu chciał przyjaciół. To wszystko. Nic więcej. On nie chciał nic innego jak przyjaciół. To wszystko się łączy w całość. Hordur. Dev. Okej, okay, dziękuję, przyda się. Kolejny claw. By the light! Czemu? O mój Boże. No i dostanę tego. Co, nie mogłem go zabić? 6. Nie, nie mogłem. Mam taką bekę z tego Shadow Madness. Skopiuj, czy obłagam. Potwierdzono! On po prostu chce mieć przyjaciół. On po prostu chce mieć przyjaciół. Nefarin po prostu chce mieć przyjaciela. Co jest moim przyjacielem? Nie będziesz go mieć! Tak teraz mówił Nefarien. O mój Boże. Boom, daj insekt. Nie, bo zabijemy Cho. Cho nie wolno. O mój Boże. Fire Guard Destroyer. Spoko karta. Czyli z niego leci legenda, czyli on będzie w ukrytym laboratorium. Tak, on będzie w ukrytym laboratorium, moi drodzy. Hit the hidden laboratory. Wtedy dostaniemy tą super kartę dla RNG Zasa. Dobra, zostały nam class challenge. Zacznijmy Warlockiem. Demon Breath, zadaj. O Boże, jaki to będzie zajebiste na Demonoloka. W końcu AOE dla Warlocka, którego nie krzywdzi. Wow. I to jeszcze dla Demonoloka. Ja chciałem sobie zrobić Demonoloka. Aaa, cieszę się. Lecimy. Razor Gore. To może być interesujące. To może być interesujące. Jeden Hellfire i GG. Gul'dan versus Razor Gore. Nie mogę z tego czoła. Demon Heart nie jest okej na początku. Czyli gramy Demonolokiem, okej. Okay. Może dostaniemy te AOE. Nie, to by było zbyt OP. Void Terror, Void Color, okej. Okay. Demonolok, jej. Hopa! Zaraz skopię ci jaja, przyjacielu! La 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 la. Uwierz mi, że wiem dokładnie, co znaczy mieć cenne jaja. Corruption. Meh. Dobra, co chcemy zrobić dalej? Hop! Hop! Oj tam! I tak by nam umarł, mam 6-6. Może być. Wydaje się super łatwy ten boss. Może kolej nam podejdzie. No było to na mnie zabawne. You face Jaraxxus! Papa jajeczko. Easy. Super easy. What you want? Ej, możemy mieć Jaraxxusa za darmo. Okej. Okay. Mi to pasi. Graj muzyko. O, imbos. Hop. Hop. Bardzo łatwo się rozwinąć przeciwko niemu.
Prawie wrzucamy impa. Demon w rew, serio. You face Jaraxxus! Wow, wyobraźcie sobie, jaki Void Terror będzie przekoksany, jak wciągnie Jaraxxusa. A pewnie wciągnie, jakiś Corruption znowu podejdzie. A, proszę. Proszę, co nam podeszło. Co ma najmniej obrażeń? Wilczek. Hop. Hop, jeszcze Argus. Really. Stawimy sobie miejsce na jednego stwora. Radziej byśmy chcieli użyć Void Terroru. Ten challenge był strasznie łatwy. Wow. Straszne. Hop. 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 Oblivion! Easy. I dobre AOE. Oj tak. I like it. O, Rogal kontra... To będzie mil Rogal. To będzie mil Rogal, jestem tego pewien. To będzie mil Rogal przeciwko niemu. O mój Boże. Drugi pojedynek zawsze jest epicki. Z tego zauważyłem w challenge'ach. Valir versus... Pierwszy jest robiony pod kontrę, a drugi pod bekę. A jednak nie. Jednak nie. Pewnie dużo spalar będziemy mieli. Nie, to jest mil Rogal. To jest interesujące. Jep. To jest mil Rogal. Edwin. The fury of Blackrock courses through my veins! Shut up! Hej! Bye bye! Dwa razy staw jest opcją. Raz, dwa, trzy, cztery... Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To... Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli jeżeli rzucimy to... I to... To nie stracimy żadnej karty, okej. Okay. Backstab. Dwa razy ba- O Boże, Edwin. Lol. Ma się 12 Edwin, siemano. O, jaka szkoda. To jest dobre. Tak po prostu? Okej. Okay. Żeby się nie przebijał, spoko, rozumiem. Nie wydaje mi się to jakieś super dobre, ale... Takie buty. No nie widzę powodu, żeby tego nie zrobić. Jak mam go na dwa hity? Okej, okay, Molten Giant. Masz tamto na niego? Implosion. Nie za cztery. Czemu walą w siebie? Czemu mi go nie zabił?
Ta gra jest pełna niespodzianek. Miał Implosion, miał... Lapdogs! Nie rozumiem! Kompletnie nie rozumiem! Ale ten koleś jest niesamowicie zajebisty przeciwko facehunterom. O mój Boże! Nie dość, że zabije cały stół facehunterowi, to jeszcze masz miniona, nie? Wow. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Ten odcinek był co najmniej dziwny. Co najmniej dziwny. Ale mi się podobał. O mój Boże. Trzymajcie się, do zobaczenia, papa.